Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Okres Bożego Narodzenia to bez wątpienia największe i najbardziej wyczekiwane wydarzenie dla wszystkich chrześcijan. Każdy kraj posiada wiele własnych tradycji i symboli związanych z celebracją tych świąt. Jednak w Polsce Boże Narodzenie to bardzo uroczysty i szczególny czas. Zwyczaje związane z tym pięknym, rodzinnym świętem, upamiętniającym narodziny Jezusa Chrystusa, obchodzone są z wielkim szacunkiem od pokoleń. W tym szczególnym czasie każda polska rodzina ozdabia choinkę, dzieli się opłatkiem, śpiewa kolędy, wymienia prezentami i przygotowuje się na przyjście Jezusa Chrystusa. Wieczerza wigilijna w tradycji polskiej rozpoczyna się wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki. Zanim cała rodzina zacznie łamać się opłatkiem i usiądzie przy wigilijnym stole, wspólnie odmawia modlitwę. Zgodnie ze wszystkim zwyczajem, każda polska wigilia rozpoczyna się od uroczystego przełamania, podzielenia i spożycia opłatków, z jednoczesnym składaniem sobie życia. Główną potrawą wigilijną polskiej kuchni jest karp. Ponadto tradycyjne polskie wigilie obfitują w potrawy takie jak barszcz czerwony z puszkami, barszcz z grzybami, kapustę z grochem, różnego rodzaju pierogi czy kompoty z suszonych owoców. Kolejnym powszechnym polskim zwyczajem jest pozostawienie jednego wolnego miejsca przy wigilijnym stole. Miejsce to jest przeznaczone dla niespodziewanego gościa, ale może także przywodzić pamięć o bliskich, którzy nie mogą spędzić świąt z rodziną lub zmarłych. Po skończonej wieczerzy wigilijnej następuje czas na wzajemne obdarowywanie się świątecznymi prezentami oraz na śpiewanie kolęd. Jest to najpiękniejszy wieczór w roku. Na górce szopę przypomina.
Wieczór wigilijny kończy się zwykle udziałem w pasterce, uroczystej mszy świętej o północy. Choinka będąca ozdobą każdego polskiego domu w okresie Świąt Bożego Narodzenia przystrajana jest pięknymi, kolorowymi bombkami, łańcuchami i światełkami. Wielu Polaków wierzy, także przesąd mówiący, że tak jak we Wigilię, tak przez cały następny rok. Dlatego w ten dzień powinniśmy być uśmiechnięci, unikać sporów i kłótni, utrzymać porządek w domu, odnosić się do swoich bliskich z życzliwością i szacunkiem. Prawdopodobnie wszyscy znamy słowo Christmas. Pochodzi ono z języka staroangielskiego i oznacza mszę Chrystusa. Boże Narodzenie w Anglii jest obchodzone nieco inaczej niż w Polsce, ponieważ oficjalnie zaczyna się 25 grudnia. Zdaje się również prezenty, które są wkładane do specjalnie przygotowanych dużych skarpet i robi to rzecz jasna Święty Mikołaj. 26 grudnia to tak zwany Boxing Day, czyli Dzień Pudełek bądź skarbowych. I wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Stille Nacht, Heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. No, nie jestem profesjonalnym piosenkarzem, ale mam nadzieję, że wiele osób odgadło, iż jest to kolęda pod tytułem Stille Nacht, Heilige Nacht. Na język polski została przetłumaczona na Cicha Noc, Święta Noc. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam rodzinnej atmosfery, spokoju, zdrowia, ciepła, życzliwości, pochodzeń, wielu wrażeń, zadowolenia, pomyślności, wyciszenia, uśmiechu, smacznego karpia, pysznych wypieków, niebanalnych prezentów, magicznych wesołych.